Witam wszystkich. Dzisiaj zajmę się jednym z najtrudniejszych tematów, ale zanim o tym opowiem, przekażę pewne informacje, które są istotne dla Was. Jestem na oczyszczaniu na dniu 16 lutego, ponieważ im dłużej jakby wchodzę w maile, im dalej wchodzę w maile, tym jest Was więcej, więc czas opóźnienia już jest bardzo długi. Oczywiście, tak jak mówię, mogę oczyszczać dziennie 5 do 10 osób, do 12 czasami, jeżeli te, powiedzmy, przypadki nie są takie trudne. I dlatego proszę Was o wybaczenie, że tak długo to trwa, ale no, tyle, ile mam energii, tyle staram się pracować. Kolejni, jeżeli zrozumiem, jeżeli nie będziecie chcieli przysyłać wiadomości albo zrezygnujecie z diagnozy, bo czas jest długi, no ale tak jak powiedziałem, każde wejście w moją przestrzeń, czy w naszą przestrzeń powoduje, że macie czas na zmiany, na modlitwę, no to żeby zacząć pracować nad sobą. Tak więc ja mogę tylko być uzupełnieniem i wiele cieszę się, że wiele osób wysyła do mnie zdjęcia, a po półtora miesiąca wysyła następne. Okazuje się, że coś pięknego, że jest ta zmiana i to widać w tej przestrzeni, tą zmianę. Kolejna wiadomość dla obudzonych w Anglii. Kochani, obudzony w Anglii, grupa na Facebooku powstała właśnie dla tych osób, które chcą się wymieniać, które mieszkają w Anglii czy w Wielkiej Brytanii, chcą się informować, wymieniać. Obudzeni Info Forum, które działa. Kochani, stwórzcie wątek matrymonialny, bo mam mnóstwo prośb o to, żeby tam powstały właśnie taki wątek matrymonialny, że wiele obudzonych jest samotnymi ludźmi, no i szuka drugiej połówki, która jest też obudzona, która nie będzie określała jakimiś epitetami tego ich zachowania i tego, co wiedzą i co robią w swoim życiu. Więc bardzo fajnie, gdybyście się tam porozumiewali, łączyli w pary. No, jest to bardzo piękne, patrząc na pary, które przychodzą do mnie na warsztaty, które są bardzo, bardzo fajnie dobrane energetycznie, to jakie są szczęśliwe. Można po prostu przenieść to szczęście też i rozszerzyć przez właśnie taki wątek na Obudzeni Info. Grupy na Facebooku obudzeni.com, obudzeni.pl, Nasz Nowy Świat, grupa ta pierwsza, początkowa. Sławek tam ją redaguje, więc to wszystko działa, fajnie funkcjonuje. I właśnie z tej grupy zacznę ten film od omówienia tego, co się dzieje. Ciężko mi to ubrać w słowa, tak kochani, żeby nie zrazić moich kochanych katolików, islamistów, czy judaistów, czy świadków Jehowych. I mówię kochani dlatego, że ja nie dzielę na złych i dobrych. Mogę określić epitetem, że coś jest złe, bo służy złu w ten sposób. Natomiast to, że ktoś i żyje w jakimś dogmacie, czy w jakimś książce, wierzy tej książce, no nie jest zły, po prostu jest ugrzązł w pewnym dogmacie i będę chciał to jak najprościej wyjaśnić, kochani. Dlaczego w marcu doszło do tych zamachów? Po co one w ogóle są na ziemi i dlaczego one będą? Ale zacznę od słów. Przeczytam coś, co wprowadzi nas w ten film. Nie będzie on lekki, łatwy, ale myślę, że postaram się go przeprowadzić jak najspokojniej, abyście wszystko zrozumieli. Słowa, które zacytuję. Nie jest konieczna wiara w Boga, żeby być dobrym człowiekiem. W pewnym sensie tradycyjne pojęcie Boga jest już dziś przestarzałe. Można być człowiekiem uduchowionym, nie będąc religijnym. Nie jest konieczne pójście do kościoła po to, żeby dać pieniądze na tacę. Dla wielu Bóg jest wszędzie wokół nich, w przyrodzie. Wielu najwspanialszych ludzi nie wierzy w Boga. Niektóre zaś z najgorszych czynów ludzkości były wykonywane w Jego imieniu. Kto powiedział tak mądre i piękne słowa? Kto wyprzedza czas? No nie kto inny jak papież Franciszek. Można przeczytać o tych słowach. Są bardzo piękne, ponieważ wyprzedzają czas. Nie jest konieczna wiara w Boga, żeby być dobrym człowiekiem. W pewnym sensie tradycyjne pojęcie Boga jest już dziś przestarzałe. O czym on mówi? Kochani moi katolicy, to nie jest antychryst, który układa NWO, gdzie powiedziano, że będzie jedna wiara. Zadajcie mi często pytanie, czym się różni wiara od religii. Wiele z Was tego kompletnie, dla jednych religia i wiara to samo. To jest olbrzymia różnica. Religia to nakaz w dogmatach, a wiara to pewność bez religii. Religia prowadzi do samozagłady, a wiara do samorealizacji.
Taka jest różnica. I tak mi podano ostatnio. Jaką, powiecie, to niemożliwe, że papież tak powiedział. Powiedział i nie jest on antychrystem, który prowadzi do NWO, bo NWO zakładało jedną religię. Czyli znowu nakazy w dogmatach. Świat nowy będzie oparty na wierze. Na wierze, że jest jedno źródło i wszyscy jesteśmy jego dziećmi. Jak jest teraz na świecie, kochani? I dlaczego ten świat ewoluuje do samozagłady? Postaram się tak wyjaśnić. Mamy kochanych islamistów, kochanych katolików, kochanych judaistów, buddystów, świadków Jehowy. Wszyscy są kochani cudownymi istotami, oryginalnymi istotami. Kochani islamiści mają swojego Allaha i proroka Mahometa. Uważają, że Allah jest Bogiem najwyższym, jedynym. Jeżeli oni uważają, że to jest jedyny Bóg, to do kogo modlą się katolicy, judaiści, świadkowie Jehowi, buddyści? No buddyści uważają, że Boga nie ma, tak? No ale kto stworzył Buddę? No proste pytanie. Może uważają, że Boga w takiej formie, jak mówi Biblia, czy w takiej formie, jak Allah, nie występuje. I tu mają rację. No ale jeżeli oni mają, jeżeli jedna z religii ma rację, to do kogo modlą się pozostałe? No i weźmy drugą stronę. Katolicy uważają, że ich Bóg jest tym jedynym. Że Jezus był tym jedynym Mesjaszem. No to co z Mahometem, Allahem, z Buddą? Po co oni byli? Pochodzili od szatana? No i do kogo modlą się? Judaiści, buddyści, islamiści. Absurdnie. Który Bóg jest najlepszy? Ale zobaczcie, jak udało im się w religii zaprogramować ludzi na ego i na to, że ich Bóg jest najlepszy. Na nienawiść do innych racji. Kochanie, i do czego prowadzi ta nienawiść? Zapytam katolika, który Bóg jest najlepszy. On powie nasz. Zapytam się islamisty, który Bóg jest najlepszy. Jak to nasz? Judaisty, jak to nasz? A przecież Bóg jest jeden. No to do kogo wy się modlicie? Takie proste pytanie. Skoro On jest jeden i wszyscy pochodzimy z jednego źródła, zapytam się uduchowionego osoby albo obudzonej, kim jest Bóg? Albo kto jest Bogiem? Allah? Ten z Biblii, Jehowa? Powie nie. Bóg to źródło, z którego wszyscy pochodzimy. Źródło miłości, szczęścia, radości. Stwórca wszystkiego. Prawda. Uduchowiony człowiek określi go wieloma pięknymi epitetami, faktami, stwierdzi fakty, początek i koniec. Ale nie da mu nazwy. Allah, Jehowa. W Trójcy jedyny, prawdziwy. Słowo prawdziwe, zauważacie? Po co? No właśnie po to, aby podkreślić prawdziwy. No ale co, Allah jest nieprawdziwy, Budda jest nieprawdziwy w tym momencie? I jak może być w Trójcy jedyny? To co to? Jezus jest Bogiem, jest Bóg katolicki, to po co drugi Bóg? Kompletny absurd. Duch Święty jest Bogiem. Pomieszanie z poplątaniem. I co mamy na świecie? Mamy zamachy. Jedna religia zwalcza drugą religię. Dlaczego? Jak to jest, że skoro wszyscy wierzą w Boga, który jest pełen miłości i szlachetności, we wszystkich religiach podstawą jest szanuj bliźniego swego, to dlaczego katolicy nienawidzą islamistów, uważają się za nad nimi, islamiści uważają się nad katolikami, judaiści tak samo, nasz Bóg i będziecie cierpieć, mało tego. Każda religia próbuje wykorzystać inną przeciwko sobie. Nakręcić judaiści, islamistów przeciwko katolikom i tak dalej, tak, żeby pozostali. Jak to jest, że mamy tutaj tak cudowne nauki, mieliśmy cudownych nauczycieli, Budda, Jezus, Mahomet, których nauki wypaczono wręcz, zamknięto w jakichś książkach, o które się też sprzeczacie, widać po komentarzach na moim blogu, jak fanatycy książek nie rozumieją, że to tylko informacja, że to ani Bóg nie pisał, ani Jezus nie pisał. Nie ma tam słowa o religii.
Jest to tylko przepisane przez ludzkie umysły, nawet nie wiedzą, kto to napisał. I wszystko po to, żeby skłócić ludzi. I teraz weźmy, jak to jest, że Bóg jest pełen szlachetności i miłości. Uduchowiony człowiek o tym wie. Mało tego, wierząc w takiego Boga, stajesz się Jego przedstawicielem na ziemi. I nie potrzebujesz do tego żadnej religii. I nagle okazuje się, że papież Franciszek mówi dokładnie to samo. Można być człowiekiem uduchowionym, nie będąc religijnym. Łamie wszystkie zasady. Dlaczego? Papież Franciszek ma dostęp, jest cudowną duszą, jak mówię, ma dostęp do przepowiedni fatimskiej prawdziwej, do objawień prawdziwych, do słów, jakie przekazują demony podczas egzorcyzmów, do tego, czego się boją, do oryginalnych zapisów w tym kronice, którą tak nazwaliście Biblią, do wielu, wielu, do znalezisk Qumran, do wielu rzeczy, które znajdują się pod Watykanem w ich bibliotece, do wielu przepowiedni, o których ludzie nie mają zielonego pojęcia. I co mówi? Nie mówi, że trzeba ratować religię katolicką, bo ona jest najwyższa, największa i ta jedyna. Nie. Mówi zupełnie coś odwrotnego. Mówi, że religie dzielą ludzi i trzeba stworzyć jedną wiarę, nie religię. Mówi, że Bóg jest wszędzie, tak jak było powiedziane, w przyrodzie, w kamieniach. Czyli dokładnie mówi to, co ludzie uduchowieni. Dokładnie mówi to, co ludzie obudzeni. Ja wiem, że katolicy tego kompletnie nie zrozumieją, bo zaczęsie im się w głowie. Więc powiem tak, kochany mój katoliku. Spójrz na swoje życie. Pomyśl tak, ile razy klękałeś w kościele? Ile razy się modliłeś? Czy jesteś wolny od zawiści? Przestałeś zazdrościć? Przestałeś przeklinać? Przestałeś upijać się? Dbasz o własne ciało? Szanujesz bliźniego swego każdego? Czy to będzie islamista, judeista, czarnoskóra istota? Czy jesteś rasistą? Czy masz wrogów? Nienawidzisz każdego, kto myśli inaczej od ciebie? Czy uważasz, że twój Bóg jest ten największy i najwłaściwszy? Ile z was jest właśnie takimi ludźmi? To więc jak to się dzieje, że klękacie, modlicie się, robicie znaki krzyża, a większość z was pała nienawiścią, zazdrością, zawiścią, agresją, irytacją? Spójrzmy na drugą stronę. I wasze życie, cofają mnie teraz, i wasze życie nie przypomina raju, idylii. Cierpicie, obwiniacie innych, zadajecie im cierpienie, okłamujecie, oszukujecie, jesteście skierowani często tylko na pieniądze, mimo że krzyżyki na szyi tak wywieszone. I dotyczy to też tych, którzy reprezentują tą religię. Takie złote krzyże na piersiach, pieniądze na koncie i luksus, bogactwo, tak? Zero skromności, ubóstwo, pełno pychy. Polityka, tworzenie podziałów na ziemi, tak? Nasza religia najgłówniejsza i tak dalej. Mamy jeszcze prawosławie, to samo, piękną też religię, też oparta na cudownych wartościach. I co? Przykazanie nie jest szanuj katolika swego jak siebie samego, tylko szanuj bliźniego swego jak siebie samego. Więc dlaczego tego nie robicie? Przejdźmy dalej. Islamiści, muzułmanie. Jaki jest ich świat? Ktoś, kto był w Afryce, wie doskonale. Pełno biedy, nieuszanowania bliźniego, kobiet, zwierząt, pan i władca. Kompletne poodwracanie wszystko, tak? Pełno agresji, też irytacji. Oczywiście w tych, tak jak w większości nich, bo są też pięknych tych, którzy poznałem, którzy odrabiają lekcje. Tak samo jak u katolików są też ci, którzy odrabiają lekcje. Ale większość tego, co widzimy na ulicach, taka właśnie jest. Ich świat jest zupełnie inny niż nasz. Pełen nakazów, dogmatów, absurdów, w które uwierzyli. Judaiści, podobnie jak katolicy. To samo. Zazdrość, zabić, nienawiść, pieniądz rządzi i tak dalej. My potrafimy, my rządzimy światem. No. No i co? No i teraz mamy trzy takie same formy. Jak to jest, że wszyscy się modlicie do Boga, każdy ma swojego i wszyscy jesteście podobni, pełni nienawiści. I teraz jedni wysadzają drugich w powietrze. No i gdzie jest ten Bóg, do którego się modlicie? Może go w ogóle nie ma? Właśnie na tym polega cały paradoks. Każdy z was
dano mu nazwę, uważa, że jest ten jedyny. I teraz okazuje się, że religia nauczyła was co? Nie szanuj bliźniego swego, tylko nienawiść. I tą nienawiść macie w sobie tak głęboko osadzoną w korzeniach, że zaczynacie walczyć między sobą. Aby udowodnić co? Że Allah jest lepszy od Boga katolickiego, czy od Jehowy? Jeżeli tyle razy klękaliście w kościele, modliliście się, to czego nie emanujecie boskością, doskonałością? Czego nie emanujecie dobrocią, szlachetnością, tylko ciągle tymi negatywnymi emocjami, wibracjami? Może dlatego, że tak jak powiedziałem na początku, jeżeli któryś z tych bogów pozostałych jest właściwy, to ty się modlisz do próżni. No bo jeżeli Allah jest tym wyjątkiem wybranym, tym jedynym, no to do kogo ty się modlisz? Kochany katoliku, czy kochany judaisto? No, a jeżeli jest odwrotnie, to do kogo oni się modlą? Dlaczego jedna trzecia ludzkości, bo tak was mniej więcej podzielili, modli się w próżnię? Popatrzcie, jaki absurd. Bóg, Jezus powiedział, że żyjecie wiecznie. Więc Bóg nie może mordować dzieci, bo nie da się zamordować kogoś, kto żyje wiecznie. Ale ludzie przestali wierzyć w to, że istnieje życie wieczne. Przestali wierzyć w reinkarnację, choć jedna z największych religii mówi dokładnie o tym, że twoje życie jest z tego poprzedniego. No i stąd. A katolicy wierzą w co? Że schodzisz na ziemię, masz jedno życie, jeden ma je na wózku inwalidzkim, drugi jest przeszczęśliwy, ma wszystko, co chce, jest szczęśliwą, ma piękną rodzinę, cudowną żonę i tak dalej. Kolejny wchodzi do rodziny tak zwanej patologicznej i co? Macie to, przechodzicie to, a potem czeka was wieczne cierpienie w piekle albo wieczna miłość w niebie. Albo cierpienie w czyśćcu. No jeżeli ktoś wierzy w taki absurd, dlaczego człowiek na wózku inwalidzkim ma potem jeszcze cierpieć w piekle, bo przeknął Boga, bo on ma trudniej niż ten, który jest szczęśliwy i piękną rodzinę? Większość z was nie widzi takiego rzeczy, bo ma zaprogramowane umysły. W książce napisano, więc okej. Okay. Więc tak mam myśleć. No i teraz, skoro powiedziano wam, że istnieje życie wieczne, tak? Że po śmierci idziecie do nieba, do piekła, do czyśćca. Czyli jest coś po śmierci. Załóżmy, że idziecie do nieba. Tak, powiedzmy do tej szkoły dusz, zwanej niebem. No to dlaczego płaczecie na pogrzebach? Dlaczego lamentujecie? Dlaczego przeklinacie Boga, jak zabierze wam dziecko? Przecież to on dał mu energię i to dzięki jego energii to dziecko żyje. Tak? Byście dali mu tylko ciało, żeby on mógł zasilić go duszą. Więc skąd ten płacz? Jeżeli ktoś wierzy w Boga, to nie boi się śmierci. Ale wy boicie się śmierci, trzęsiecie się przed nią. Tak naprawdę katolicy przestali wierzyć i w Boga, i przestali wierzyć w życie po śmierci. Dlatego tak mocno się boją się śmierci, teraz tak mają pretensje, że ktoś umiera. Natomiast nie da się zabić kogoś, kto żyje wiecznie. Dusza żyje wiecznie. Jest tylko pach przejście w drugi świat, pach przejście w ten świat, jak kiedyś, jak mówiłem w poprzednim filmie. To religia doprowadziła do takich absurdów, że ludzie uwierzyli w takie absurdy. A zobaczcie muzułmanina. Jego Allah, Mahomet, mówi: zabij niewiernego, będziesz miał tyle dziewic w raju. Idziesz do raju za morderstwo. Niestety większość z nich to uwierzyła, ale oni się nie boją śmierci. Oni wierzą, że to coś takiego dostaną raj i że ten raj istnieje. Na 100%. Są przekonani, że jest. Kto im to wmówił? Pewna książka i pewna religia. Zwłaszcza, że są dwie. Jedna dobra, druga ta absurdalna, fanatyczna. Tak samo jak Biblii. Jest kilka, tak? Adekwatnie do czasu pisana, podsyłana, żeby tworzyć tych ortodoksyjnych katolików, fanatyków tej książki. Kochani, jak mówiłem, nie wiecie, kto napisał. Na pewno nie Bóg ani nie Jezus, chociaż mieli czas na to, żeby to zrobić. Nie wiecie, kto napisał, ale wiecie, że zawiera Słowo Boże. Oczywiście, że zawiera prawdę Chrystusową i piękną prawdę, żebyście wyszli z tej nienawiści. No, ale niestety jakoś nie widać, żebyście wychodzili z nienawiści. Wręcz widać coś odwrotnego. Teraz widać, że te religie prowadzą do samozagłady tych, którzy w niej uczestniczą. Islamiści będą wysadzać chrześcijan w powietrze za co?
za tą nienawiść, zawiść, którą macie w sercu, powiecie mi za nauki Chrystusowe. No to jak to jest, że Chrystus mówił, bądź dobrym, szlachetnym człowiekiem, a wy jacy jesteście? I że wszyscy pochodzimy od jednego źródła i szanuj bliźniego swego, a ty kogo szanujesz? Ile masz wrogów? Ile macie usprawiedliwień na swoje plugawe życie, mimo to, że klękacie w kościele? Jak pazerność i chciwość zasłania wam oczy i szukacie usprawiedliwień w kościele tylko po to, że krzywdzicie bliźniego, wyrywacie od niego pieniądze, to po prostu tam w kościele, a dostanę rozgrzeszenie i wszystko mi wolno i znowu idę. Zajmę się czymś, jeszcze czymś innym. To będą słowa z filmu Bóg nie umarł. Piękny film. Aby dobrze też pokazać wam, jak błądzicie. Bóg nie umarł. Jest tam taka piękna scena, gdzie mama cierpi na Alzheimera, jest w domu opieki, a syn, biznesmen, wyrzęty kompletnie z uczuć, miłość traktuje kalkulacje, oczywiście ma pieniądze, niby szczęśliwe życie, bez miłości, bez niczego. Mówi do mamy, że jest najszlachetniejszą osobą, jaką zna i ona tutaj jest w tym, cierpi na chorobę Alzheimera, a on ma takie idealne życie. I nagle, kiedy patrzy na tą mamę, która się kompletnie nie odzywa, jest zamknięta, dostaje przekaz od Boga z góry. Odczytam to, co tam przyszło, bo to dotyczy tych czasów. Czasem diabeł pozwala ludziom przeżyć beztrosko życie, bo nie chce, żeby zwrócili się do Boga. Twój grzech jest jak cela więzienna, tylko że wygodna i przyjemna. Nie ma potrzeby jej opuszczać, ale drzwi są otwarte. Pewnego dnia czas się skończy i drzwi się zaczasną. I nagle jest już za późno. Niektórzy z was właśnie tak żyją. Mają wygodne życia. Mówię do tak zwanych tytułów, urzędników i tak dalej. Kompletnie nie wierzą w Boga, chociaż biegają do kościoła, bo sąsiad też biega, to ja też biegam. Odeszli daleko od Boga, od Jego wartości. Ich życie jest jak cela więzienna, tylko że wygodna i przyjemna. Nie widzą potrzeby jej opuszczania, chociaż drzwi są cały czas otwarte, aby zwrócić się do Boga i zobaczyć inne wartości. Ale większość z was otrzymuje później rachunki za swoje życie, za każdą krzywdę, jaką wykona, za każdą nienawiść, zazdrość, zawiść, jeżeli płynęła z rozumu, a nie z wyrównania energii. I przychodzi czas, że drzwi się zaczaskują. I wtedy jest za późno dla wielu z was. Zanim się drzwi zaczasną, otrzymujecie informacje. Czasami te informacje płyną przeze mnie i wiele dusz jest skierowana do mnie. Cieszę się, że mogę w tym pomóc i podać tą informację z góry. I żebym był dobrze zrozumiany. Ja nie neguję niczego. Ja dzielę się informacjami, które są mi podane. Obserwuję pewne rzeczy. Widzę absurd pewnych rzeczy. Widzę, że ta walka dobra i zła jest na wielu, wielu aspektach. I że jednym aspektem jest też religia. Tam też jest walka dobra ze złem. Tylko że czas religii przemija. Dlaczego? Kochani, żeby nie było podziałów na świecie. Żebyście nie wysadzali jednych drugich w powietrze. Żebyście nie wybuchali, żeby wasze ciała nie były wysadzane w powietrze. To religia doprowadziła do tego, że mój Bóg najlepszy, mój najwłaściwszy. I teraz w Biblii zapisano, że katolicy będą cierpieć. A dlaczego mieliby nie cierpieć, skoro są pyszni, aroganccy, pełni nienawiści, zazdrości, zawiści. Wystarczy wyjść na miasto, zobaczyć, ile z was w kościele żyga nienawiścią. Przepraszam za słowo, ale tak dokładnie to wygląda. Do innych, do bliźnich. Widziałaś, jakie miało to? Widziałaś, jak się ubrała? Ale to jest, ale to ma. Albo kradnie, on kradnie. Ja ci mówię, on kradnie. A sam w pracy gnębisz swoich pracowników. Siedzisz w bezpiecznej klatce i mówisz, o, jaką mam piękną klatkę. Mi wolno, bo jestem bogaty, mam dom. A co tam? Należy mi się. Bóg mi dał. No, tylko za chwilę klatka znika i wtedy, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego mi zabrałeś? A jaki byłeś? Zrobiłeś rachunek sumienia? Jaki jesteś? Co się dziwić, że teraz jedni drugich wysadzają w powietrze,
to nie ma się co dziwić, bo jesteście tacy sami. Wszyscy. Każdy z was uważa, że modli się do tego jedynego Boga. Ja się pytam, do którego wy się modlicie tak naprawdę? Do Allaha? Który jest właściwy? Bo ja tego nie rozumiem. Jak można było podzielić tak cudowną, piękną istotę, która w każdej religii, w każdej słowa, w każdej, kiedy przysyłała istoty tu na ziemi, mówi zawsze: szanuj bliźniego swego. Bądź uczciwym, prawym, szlachetnym człowiekiem. Pochodzisz, wszyscy pochodzimy z jednego źródła, jesteście dziećmi moimi. Więc jak można było te źródło podzielić i kto to podzielił? Przecież Bóg się sam nie podzielił. Nie wskazał: ja w tej religii jestem taki, a w tamtej mnie nie ma i w tamtej też mnie nie ma. Ja tu tylko jestem. Przecież on nie jest ułomną istotą, tak jak ludzkie rozumy. On mówi zawsze to samo. Kochany, ja jestem sam. Na górze, tutaj, pełny miłości. Pełny otoczony dziećmi, które tworzę. Duszami, które są ze mną. Jestem tutaj, jednością. W doskonałości, w nieskończoności. Tu czas nie istnieje, więc jestem i trwam wiecznie. Tak jak wy żyjecie wiecznie. Nie ma śmierci. Wy przestaliście wierzyć we mnie. I uwierzyliście, że śmierć istnieje. Że ja mogę mordować swoje dzieci. Skoro zapraszam je na drugą stronę, to tam nie ma mordowania, tam jest dalej życie, tylko bez materii, ale wy przestaliście w to wierzyć. Jedni wierzą, że do mnie trafią za morderstwo. Kompletny absurd. Drudzy mają pretensje, że jak zabiorę im dziecko, czy jak dusza odchodzi, czyli moje dziecko wraca tutaj do mnie, to ja powinienem przed nim klęknąć i się wyspowiadać, dlaczego zabrałem. Jak śmiałem mu w ogóle zabrać? No albo wierzysz we mnie i w moje wybory, albo uważasz mnie za ułomną istotę, która nie ma prawa ci niczego odebrać. Czyli jesteś takim egoistą, zapatrzonym w siebie i w swój świat, że to, co ty powiesz, jest święte i koniec. Staliście się takimi egoistycznymi bogami ze swoją iluzją szczęścia, że jak tylko wam się wtrąci coś w to szczęście, to zaczynacie: o, ja ci dam, ja ci pokażę. Gdzie tu jest szlachetność, dobroć, miłość? No i teraz mamy czasy zmian na ziemi, czasy, w których każdy otrzymuje to, co posiał. Co sieją religię? To, co widzimy. Dlaczego przysłano papieża Franciszka? Aby pokazał wam absurd, w jakim ugrzęzliście. I to nie w jednej religii, we wszystkich. Pokazał wam, że bycie szlachetnym, dobrym człowiekiem polega na czymś zupełnie innym. Nie jest koniecznością chodzenie do kościoła po to, aby dać pieniądze na tacę, aby stać się uduchowionym człowiekiem. Niektóre rzeczy z najgorszych czynów ludzkości były robione w imieniu Boga. Z krzyżem na ręku niszczono Indian, palono ludzi. I dlatego teraz macie energię zwrotną. Tyle zła, ile religie wykonały, tyle do nich wraca. Tyle zła, ile jest w katolikach, w islamistach, w judaizmie, w judaistach, tyle do nich wróci. Tyle, ile posiejecie, tyle zbierzecie, aż dojdziecie do tego, że nie książka to Słowo Boże, że nie religia to wyznacznik drogi, że nie wasz Bóg jest na tym najlepszym, największym i trzeba go bronić za wszelką cenę, tylko że wszyscy jesteście dziećmi jednego Boga, pochodzicie z jednego źródła i wszyscy powinniście się szanować. Zamachy na ziemi i ten okres zmian na ziemi będzie trwał tyle, ile ten absurdy będą trwały w waszych głowach. Dlatego Franciszek stanął na zadaniu najtrudniejszym. Dlatego jeździ po wszystkich religiach, po wszystkich ich po przewodnikach tych religii, aby przekonać ich, że czas podziałów się skończył. Czas absurdów się skończył. Czas religii, nie wiary, czas religii odchodzi. Trzeba przywrócić porządek i boski wzorzec. Jedno źródło, jedna wiara w to źródło,
i brat i siostra na ziemi i we wszechświecie. Tego dokonuje. I to zrobi. Religie upadną, bo nie mają prawa bytu, bo dzielą ludzi, a nie łączą. Większość wyznawców religii jest egoistami zapatrzonymi w tego swojego Boga, za którego dadzą się pokroić, nie rozumiejąc, że szanuj bliźniego swego dotyczy wszystkich ludzi na ziemi. Religie wprowadziły mnóstwo podziałów i to widać na ulicach. W Pakistanie był piękny przykład. Wczoraj słyszałem, że co 3 albo co 6 minut ginie jakiś chrześcijanin i księża o tym trąbią, że to jest po prostu tragedia. Ginie, bo nie ma pojęcia, czym jest religia. Został wmanewrowany, większość z was jest wmanewrowana w tą religię z pokolenia na pokolenia, bo tradycja jest najważniejsza i tak dalej. Jak może tradycja, która prowadzi cię do klapek na oczy, do nienawiści, zazdrości, zawiści, do egoizmu, może być czymś dobrym? Ja rozumiem tradycję, która mówi, szanuj bliźniego swego i kochaj go jak brata i siostrę. Nieważne, jakiego jest wyznania i nieważne, kim jest. Pamiętaj, że jest twoim bratem i siostrą. Rozumiem. To jest tradycja. Natomiast tradycja, która mówi, twój Bóg jest najlepszy i założył jeszcze absurdy, w których masz i karze cię i tworzyć ten świat z poziomu kary i masz mordować tamtych za to, żeby oni nie są. No to jaki to jest Bóg? To sadysta, nie Bóg. Jak powiedziałem, książki, które macie, którymi się bronicie, którymi cytujecie tutaj, zawierają mnóstwo kłamstw i mnóstwo takich absurdów, mnóstwo zwątpienia i tak dalej. Ale ludzie nie chcą tego widzieć, no bo jak? Kościołów nie będzie, księży nie będzie, świąt nie będzie. Nie będzie. Wszystko to upadnie i cieszę się, że tak będzie. Nie będzie podziałów, nie będziecie się wysadzać w powietrze. Nie będziecie pluć na siebie jadem, nienawiścią. Nie będziecie biegać z maczetami, z pałkami i mordować i bić innych tylko dlatego, że są innego wyznania. Nie będzie tego. Ale zanim do tego dojdzie, to w waszych głowach muszą być odblokowane wartości światła. Musicie zrozumieć wreszcie, że nie reprezentujecie Boga nienawiścią i mordowaniem, tylko szlachetnością, dobrocią, miłością. Każdy, kto będzie miał nienawiść w sobie, odejdzie z tego świata. Dlaczego? To też zostało mi pokazane. Jak mówiłem o dwóch rzeczywistościach równoległych, ten dwóch światach, które się rozdwajają. Myślałem, że to będzie tak, że cyk, obudzeni tu, tak, czyli ludzie, którzy szanują źródło, co emanują dobrocią, szlachetnością, miłością, kompletnie są bez podziałów, bez religii, bez nauki, są poza tym. Tu serce, źródło wystarczy. Prostota, pokora, skromność. Zostaną tutaj i będą pomagać, a tamci zostaną przeniesieni tam. Ostatnio pokazano mi, że tamten świat to świat reinkarnacji. Czyli jeżeli chcesz nienawidzieć i zabijać brata swego, to zrobisz to w tym naszym świecie. Ale wrócisz tam z powrotem, aż zrozumiesz, do czego nienawiść prowadzi. I będziesz się reinkarnował na tej drugiej rzeczywistości. Nie będzie podziału. Będzie dalej to samo. Ale wierzę, że zachowałem ci tam pamięć, że zobaczysz, co zrobiłeś. Do czego prowadziły religie, zbrodnie, nienawiść i tak dalej. I dlaczego ignorujecie słowa zwierzchnika waszego kościoła, jednej z istoty, która ma największy wpływ teraz na życie na ziemi. Jak chyba największy, Putin i Franciszek. To dwie istoty od światła, które mają olbrzymi wpływ. Ja wiem, że to się nie podoba tym Polakom, którzy są egoistami zapatrzonymi w historię i tak dalej. Ale cóż zrobić? No tak zostali przysłani, taką mają zadanie i to wykonują. Dlatego jego słowa są tak szeroko komentowane. Jego słowa łączą teraz wiele religii. Wiele wyznawców różnych religii. Nie chodzi o to, żeby przechodzić na katolicyzm i się tym chwalić. Chodzi o to, żeby być człowiekiem uduchowionym, który ma Boga w sercu i go reprezentuje na ziemi. Bóg jest wszędzie, w każdym z nas, w każdej przyrodzie, w każdym kamieniu, w każdej roślinie, w każdym zwierzęciu. Kiedy robisz mu krzywdę, wyrządzasz krzywdę sobie.
Dlatego został przysłany. I dlatego teraz wydarzenia na ziemi potwierdzą, że religie nie prowadzą, nie bronią was przed wydarzeniami na ziemi. Czy katolicy uważają, że modląc się do swojego Boga nie będą uczestniczyć w zamachach? A tu pokazuje im się, wybuchacie i giniecie setkami, tysiącami. Dlaczego? Dlaczego, że ten wasz Bóg z Biblii, który został przypisany rozumem, który został sfałszowany kompletnie, ubrany jeszcze w trójce jedyny, prawdziwy i tak dalej, w absurdy kompletne. No po co dwóch bogów czy trzech? Kompletny absurd. On może i nie słucha waszych modlitw. Dlatego giniecie. Jak może słuchać modlitwy egoistycznej istoty, która prosi się o krzywdę dla bliźniego? Zbaw nas od islamistów, niech im się wszystko rozwali, niech będą w biedzie, spuść wszystkie plagi na islamistów i na Żydów, judaistów, bo my jesteśmy najważniejsi. Jeżeli uważasz, że twój Bóg będzie karał inne swoje dzieci tylko po to, żebyś ty został, no to się grubo mylisz. To pokazujesz sam, w jakim absurdzie siedzisz i jak ta książka cię zaprogramowała. Jak wyczytałeś nie te wartości, co trzeba, bo tam są też piękne wartości w tej książce. Biblia podaje też piękne wartości, tak samo jak Koran, jak Talmud. Tylko, że łatwo wam jest nienawidzić i mieć wrogów, niż stworzyć świat pełen bliźnich i miłości. Jeżeli tak będziecie się modlić, żeby oni ginęli, a wy zostali, to będziecie odchodzić w milionach. Wojna religijna powstanie wtedy tak mocna, że aż zrozumiecie, że macie się modlić, aby była jedność na ziemi, pokój na ziemi, a nie żeby ktoś, żeby wasz Bóg mordował inny, bo wy sobie tego życzycie. Tak się modlicie wy, tak się modlą islamiści, tak się modlą judaiści. No i mamy to, co mamy na ziemi, tak? I teraz osoby, które widzą to, które patrzą szerzej, patrzą na pewne wydarzenia na świecie, nie mają założonej klapki przez książki i przez religię. Osoby takie jak papież Franciszek przychodzą tutaj, wyprzedzają czas, mają dostęp, tak jak powiedziałem, do wielu, wielu rzeczy. Wyprzedzają te rzeczy, wyprzedzają te przepowiednie, widzą, że upadek religii tak jest przesądzony. Ale jak to zrobić, żeby było jak najmniej ofiar, jak najmniej odprowadzeń, jak najmniej zamachów? To jest jego rola. Rola obudzonych. Jak obudzić jak największą ilość osób i wyrwać z tej matni nienawiści, zazdrości, zawiści. Pokazać im szczęście i radość. Pokazać im, że nie chodzi o to, żeby w rodzinach się kłócić, tylko żeby egzystować. W miłości, w szczęściu, w radości. Żeby szanować swoich partnerów, dzieci. Na tym polega zmiana na ziemi. Będziemy uczyć od nowa ludzi posługiwać się sercem. A wy będziecie uczyć się wyrzucać nienawiść z rozumu, zazdrość z rozumu, ściągać klapki z oczów, bo to da wam szansę bycia na tym pięknym świecie, a nie reinkarnować się z powrotem na tym absurdalnym, gdzie ta nienawiść i zazdrość będzie dalej, aż zrozumiecie, że to jest wieczna pogoń za swoim ogonem, kręcenie się w kółko. Na ziemi jest tak dużo informacji teraz na temat zmianach. Dzieje się tak dużo na ziemi zmiany. Nikt temu nie zaprzecza. Mówią o tym już wszyscy. Wiadomo, że ludzka ignorancja jest taka, że jak nie spadnie wojna, to oni niektórzy nie zrozumieją. No ale chcesz wojny, będziesz jej miał. Tak to jest powiedziane. Za zamachy będą dopuszczane, bo mają was budzić. Co mają obudzić zamachy? Jak zamachy mają być czymś dobrym? Spójrzmy to z boku. Dla tych, którzy mają tak, nie zrozumieją tego, co powiem. Dla tych, którzy mają tak, mówię to do obudzonych, kochani. Jak zmusić ludzi, którzy siedzą przed telewizorem, gonią za pieniędzmi tylko i wyłącznie, którzy doprowadzili do tego, że z ich podatków, czyli z ich pracy, jest zasilana wojna, głód w Afryce, niesprawiedliwość, która jest społeczna. Korporacje żyją jak żyją. Przecież na to wszystko my robimy.
Rząd nie ma własnych pieniędzy, bierze to od nas. My robimy jako niewolnicy, oni się bogacą. Jak zmusić już nas, niewolników, do tego, żebyśmy się oczepali, opamiętali i uwierzyli, że system się kończy? Dopuszczając pewne wydarzenia. Jednym z nich są zamachy. Kiedy nie znasz dnia ani godziny swojej śmierci, mało tego, kiedy wydaje ci się, że jesteś nieśmiertelny, że religia daje ci powagę, bóstwa, że Bóg cię ochroni i tak dalej, a tu się okazuje, że nie, że to nieprawda. Kiedy w każdym miejscu może stać się pach, zamach i wybuch, kiedy tam na górze decydują o tym i ty swoim życiem, czy będziesz uczestniczył, czy nie będziesz uczestniczył, kiedy ci jest powiedziane, że nienawiść rodzi nienawiść i jesteś odprowadzony, a szlachetność, dobroć zakłada przestrzeń bezpieczeństwa i nie jesteś w miejscach, gdzie nie musisz być. Nawet cię dusza nie skieruje w to miejsce. Ostrzeże cię, żebyś nie jechał, żebyś tam nie szedł, bo tam będzie niebezpiecznie. Więc co tych ludzi wyrwie z tych korzeni? Skoro świadomość jest wolna teraz, uwalniana. Skoro mówi się, że świat się rozpada, kiedy mają takie dusze jak Franciszek, kiedy wydarzenia, zatrzymywana jest Ziemia, kiedy znaki na Ziemi, kiedy płyną znaki na niebie, tak? Czyli te czarne przepowiednie ostre, ludzie się nie sprawdziły, kiedy praca ludzi w medytacjach powoduje zmianę energii na Ziemi i to potwierdzają naukowcy. I to dalej nie dociera, bo ma tylko portfel, pieniądze, chciwość, pazerność, żeby błyszczeć przed sąsiadami i w rodzinie. No to kiedy ignorujecie i kiedy ta zazdrość, zawiść, nienawiść i nią niesiecie w tej przestrzeni, która się zmienia, to nie dziwcie się, że będziecie uczestnikami pewnych wydarzeń na Ziemi. Mówiłem o wydarzeniach, które sami siejemy i te wydarzenia będą dopuszczane. Tylko, że nad każdym takim wydarzeniem jest rozdzielnie. Na lotnisku można było wysadzić 1000 osób. Każdy, kto wie, kto był na lotnisku, wie, ile tam jest osób. To jest ułamek procenta odprowadzeń. Tylko taki mały znak, żeby was obudzić wreszcie, że są zmiany na Ziemi i że macie się zjednoczyć po to, żeby skrócić czas absurdu, jaki teraz panuje. Wiecie doskonale, że to rządy wpompowały uchodźców. Wiecie doskonale, że to rządy dają im broń i tworzą te zamachy. Mówią o tym wszyscy dziennikarze i tak dalej. Oczywiście, że to się nie mieści w głowie. Macie szopkę, że łapią jakichś terrorystów, żeby uwierzyć. No i co robi ten leniwy zachodni naród? Kompletnie nic. Mieli zrobić marsz, bali się, że zostaną znowu zamachy, bo powiedziano im, nie róbcie, bo was wysadzą, my wam bezpieczeństwa nie zagwarantujemy. No i tak tym strachem oni się karmią. Do momentu to będzie, aż zrozumieją, że ten system się nie utrzyma dalej, że jest niesprawiedliwy, że to sami stworzyli te wojny, które były w Afryce, ten głód, sami swoimi pieniędzmi, podatkami, wybierając taką władzę, nie kontrolując jej kompletnie, wierząc w absurd, w tak swoje tak zwaną iluzję szczęścia, bo mam dom, samochód i nic mi nie rusza, złotą klatkę. A teraz złota klatka jest rozsypywana. I w tym momencie takie wydarzenia mają wami wstrząsnąć i powiedzieć, o, coś tu się dzieje na Ziemi. Oj, coś tu jest nie tak. O co chodzi na Ziemi? I wtedy twoja dusza poprowadzi cię po informacji, o co chodzi. Chodzi o to, żebyś wykonał pracę. Żebyś zmienił siebie. Żebyś wyszedł z tych klapek, mój Bóg najlepszy, a ich zły. Żebyś porzucił tą zazdrość, nienawiść, zawiść i zaczął wzrastać. Wydarzenia na Zachodzie mają obudzić naród zachodni, który jest wpatrzony w pieniądz. Każdy, kto był na Zachodzie, sam mieszkałem wiele lat, więc wiem doskonale, jak to wygląda. Wiem, jak tam było. Praktycznie pół życia spędziłem na Zachodzie, jeżdżąc między Polską, Zachodem i tak dalej, pracując na Zachodzie. Tam się nic nie liczy, tylko pieniądz. Bóg, jaki Bóg? Tutaj pieniądz rządzi. Dlatego oni mają taką pobudkę. Pobudka dla Polski, zupełnie inna strona. Katolik, pełny nienawiści, zazdrości, zawiści, masza księga najlepsza, nasz Bóg wygra najlepszy, Chrystus nas obroni, tak? A tu się okazuje, że ząk. Ani Chrystus was nie broni, ani wasz Bóg was nie broni. Dlaczego? Dlatego, że mówicie do nich językiem nienawiści.
bez pokory, bez, z pełną zazdrością, zawiścią. Modlicie się przeważnie, większość z was, o to, żebyście mieli najlepiej w życiu, a sąsiadowi się źle niosło. Szantażujecie go. Jak mówiłem w filmie Dywanik u szefa, tam jest pięknie pokazane, jak wiele z was modli się do Boga. Więc dlaczego Bóg, czyli źródełko, które podzieliliście, ma was bronić i chronić, skoro uważacie, że wy macie jedyny słuszny dostęp do Niego, a inni nie? Jak można być takim arogantem i uważać, że to wam się należy dostęp i to wy tylko macie dostęp, a inni ludzie, 5 miliardów na ziemi już nie? I za tą arogancję ta religia będzie otrzymywać to, co jej się należy. I jej wyznawcy dokładnie tak też. Właśnie za to myślenie. Za to, że nie szanujecie bliźnich. Za to, że ugrzęźliście w takim dogmacie, że jesteście wybrani najlepsi, a wasze życia pokazują zupełnie coś odwrotnego. I za to, że negujecie wszystkich, którzy są w stanie wam powiedzieć prawdę w oczy i są w stanie żyć tak, jak mówi Franciszek. Uduchowiony człowiek wierzy w źródło, a nie w przestarzałego Boga, który każe i nakazuje. Wierzą, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Są poza religią, poza dogmatem, nakazem. Modlą się, oczywiście, ja też się modlę. Proszę, z własnymi słowami, nie klepię regułek. I mam nadzieję, że ten film pokaże wam, że arogancja i ignorancja prowadzi do takich wydarzeń jak w Pakistanie. I będzie tych wydarzeń o wiele więcej. Jeżeli dalej będziecie się brać za głowy. Mój Bóg najmocniejszy, mój największy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziecie narzekać na Franciszka, że on chcąc połączyć, zamknąć ten cały absurd tych wszystkich religii, że on jest antychrystem i tworzy NWO. Popatrzcie. Jeżeli przysłano istotę, taką jaką on jest, której nie rozumiecie kompletnie, którą wyzywacie od antychrysta, chociaż wy macie więcej energii antychrysta niż on w sobie, on nie ma ani grama, wy macie pełno nienawiści, zazdrości, tworzycie tą energię na zewnątrz, tworzycie wydarzenia na zewnątrz, absurdalne wręcz, wtedy, jeżeli on odejdzie, albo go zamordujecie, jak jest w jednej przepowiedni, bo wam się nie podoba to, co mówi, to co powstaje na ziemi? Powstanie wojna religijna, jakiej jeszcze nie było. Jedni drugim będą chcieli udowodnić, że ich Bóg jest największy na świecie. I jest przepowiednia, która o tym mówi. O wojnie religijnej, która wybuchnie, która zdziesiątkuje ludność. Teraz, co robi muzułmanin z maczetą, kiedy masz ją przy gardle? Wierzysz w Jezusa? Jesteś chrześcijaninem? Krzyżyk na tym. Tak, wierzę. Pach, nie ma go. Nie ma cię, tak? Jesteś po drugiej stronie. Ofiara, dałam ofiarę za Boga. A czy zadajesz pytanie, czy twój Bóg jest właściwy? A w imię jakiego Boga on mordował ciebie? I teraz zwrotna energia. To, co się dzieje na świecie. Czyli grupy ludzi, niby katolików, biją Polacy, zwłaszcza w Szwecji i tak dalej. Biją w Polsce też. Wyznawców islamistów i tak dalej, judaistów. No i co? Jeżeli ty pobiłeś w imię własnego Boga Jezusa, to co tobie się należy? Chwała? Jesteś taki sam jak islamista przed chwilą, ten, który podcinał gardło. Niczym się nie różnisz. Takie same niskie pobudki, taki sam fanatyzm jest w tobie. Nie ma grama Boga. No i co? Jeżeli ten świat ewoluuje w duchowość, to gdzie jest miejsce dla takich fanatyków? Nie ma. Teraz jest osoba, która może to zmienić. Może zakończyć ten absurd. I co robią fanatycy religijni? Nazywają antychrystem. Jest antychrystem, bo mówi, bo wydano jakiś tam absurdalny wyrok gdzieś tam i tak dalej na niego. Mówią przez nienawiść. Mówią przez ten egoizm, tą arogancję, że ich Bóg jest najlepszy, największy. I teraz, jeżeli ta osoba nie spełni swojego zadania, to czeka was rzeź, jakiej jeszcze nie było na ziemi. Dlatego, że nikt nie będzie się z wami patyczkował. Nikt nie będzie szanował tego, co mówicie. Dlaczego, że jest jedno źródło, a nie trzech, czterech bogów, czy tam ile tam jest na tym świecie.
I dlaczego Bóg, patrząc na taki absurd, jak podzieliliście Jego szlachetność, Jego dobroć, jak emanujecie wibracjami niskimi od szatana, czy od zła, które jest, ma wam pomóc. On wam pomoże. Zabierając was z tego świata i pokazując wam po drugiej stronie, że zobacz, przyjacielu mój, jak jest tu naprawdę. Jest jedno źródło i ten, który cię zabił, albo którego ty zabiłeś teraz i dostałeś energię zwrotną, jest razem z tobą w jednym raju. Widzisz absurd myślenia, jak daje się zaprogramować? Na tym będzie polegał ten świat, jeżeli nie zrozumiecie tego, co się dzieje na Ziemi. Mówi się o tym bardzo źle, ale przepowiednie są w tą stronę. Teraz zobaczcie, jeżeli ktoś mnie zapyta, czy wierzysz w Jezusa? Nie. Wierzysz w Boga? Nie. No to w co wierzysz? W nic nie wierzę. Ja mam pewność, że Bóg istnieje. Pewność, że Jezus istnieje. Mam pewność, że Mahomet istnieje, że Budda istnieje. Ja nie wierzę. Ja mam pewność. I co zrobi taki islamista, patrząc? Ja rozmawiam z Jezusem, z Mahometem, z Buddą. Chcesz? Przekażę ci coś. Jeżeli chcesz, dasz mi teraz chwilę, to ci powiem coś. Jesteś moim bratem. Dlaczego chcesz zabić mojego brata? Czy twój Bóg nie jest pełen miłości? No jest. Mój też. To dlaczego masz mnie mordować? Przecież pochodzimy z tego samego źródła. Jeżeli chcesz i sprawi ci to przyjemność, proszę bardzo. Ja się nie boję śmierci, bo wiem, co jest po drugiej stronie. Będziemy razem, bracie, siedzieć po drugiej stronie. Tylko, że ja będę po prostu się uśmiechał, a ty będziesz prosił mnie o wybaczenie. Taka będzie różnica. I kiedy to zrozumiemy wszyscy na ziemi, kiedy nie będziecie się tą książką zasłaniać, nie będziecie jej cytować, kompletnie nie emanując tym, co mówicie, kiedy oni też nie wezmą swojej książki, nie będą cytować i działać wbrew tej książce, to wtedy nastanie pokój na ziemi. A żeby do tego doszło, będą wydarzenia na ziemi, które wstrząsną, tak jak w Pakistanie. Dlaczego nas Bóg nie chroni? Pierwsze pytanie. Dlatego, że taki Bóg, w jakiego wierzysz, nie istnieje. Dlatego cię nie chroni. Modlisz się w próżnię. Jak zaczniesz się modlić do źródła, do istoty stworzenia, do stworzyciela wszystkiego, do stwórcy wszystkiego, z którego pochodzisz ty i wszystkie istoty na ziemi, to zaczniesz się modlić do tego, który jest. A jeżeli się modlisz do tego ułomnego, który cię przykazał, nakazał, dał ci jedno życie, potem wieczne cierpienie i tak dalej, które wyznaczył tylko was, a resztę dzieci skazał na cierpienie, to jest ułomny Bóg, taki nie istnieje. To jest Bóg stworzony przez rozum ludzki do panowania nad masami. I takiego nie ma. Nie ma Boga, który każe, który nakazuje, który kocha jednych bardziej od drugich. Taki Bóg nie istnieje. Istnieje w waszych głowach, tylko bo czujecie się lepsi i dowartościowani, bo wasz Bóg jest taki cudowny. Takiego Boga nie ma. I tego nie zrozumiecie, katolicy. Zaczniecie się zaraz kolejne hejty na stronie. Cieszę się, że teraz tego nie rozumiecie, ale wydarzenia na ziemi pokażą wam, że wszyscy, jak jesteśmy, każdy z religii, każdy wyznawca będzie uderzał się w pierś i mówił: kochane moje źródełko, przepraszam, że nie szanowałem bliźniego swego. Przepraszam, że podniosłem rękę na bliźniego swego. Przepraszam, że dałem się tak zaprogramować, że uwierzyłem w Boga, który karze swoje dzieci, który każe mi mordować inne dzieci. Przepraszam za całe zło, jakie wyrządziłem wszystkim bliźnim, za to, że kłamałem, oszukiwałem, kradłem. Nienawidziłem, zazdrościłem. Przepraszam za całe zło. Teraz chcę być cudowną, piękną istotą, która idzie w Twoim błogosławieństwie. Czeka do każdego z nas. Cieszę się, że ludzie uduchowieni budzą się. Widzę po mailach, po komentarzach, po oglądalności strony. Cieszę się, że jest was bardzo dużo, że wychodzicie z tego absurdu, że nie chcecie w tym uczestniczyć. W absurdzie
który był w Pakistanie, w znaku, który był w Pakistanie, w tym zamachu i które mogą przenieść na, jeżeli nie zaczniemy myśleć inaczej, może się rozlać na cały świat. Jest taka nauka dla obudzonych, kochani. Nieważne, ile razy was oplują. Nieważne, ile razy was wyzwą. Nieważne, ile cytatów z Biblii dadzą na komentarze. Ważne jest, że jeżeli już widzisz to, w czym oni ugrzęźli, ważne jest, że jest to rok pracy i żebyś pracował i modlił się za nich, medytował za nich. To jest rola obudzonych. Dlatego Franciszek nie neguje niczego. Popiera i medytację, i modlitwę. Popiera wszystkie istoty na ziemi. Chce ich połączyć jedną wiarę ze źródło. I to nie jest żadne NWO dla tych absurdalnych, którzy mają wrogów tam i tak dalej, którzy się karmią tą nienawiścią. Pamiętaj, że jeżeli walczysz z wrogiem, a nie masz pojęcia, kto nim jest, to wysyłasz energię, która do ciebie wraca. Dokładnie tak jest. Nie macie pojęcia, kto rządzi na świecie. Wybraliście słowo Żydzi, bo oni mają tam pieniądze. Większość z nich to jest zupełnie, to nie są ludzie. Natomiast energia kierowana w ich stronę wraca do was. Umieją się bronić doskonale. No i co? Jeżeli nie znasz prawdy, to z kim walczysz? Jeżeli nie widzisz prawdy, jeżeli nie wiesz, że pewne rzeczy zostaną dopuszczone i to przez światło, to z kim walczysz? Jeżeli masz nienawiść w sobie, to jaki jest z ciebie obudzony człowiek? Jaki uduchowiony? Jak reprezentujesz Boga nienawiścią? Powiedz komuś tak, żeby zrozumiał. Albo pokaż mu, stań się dowodem, żeby zrozumiał. Będąc, jak mówiłem, będąc w krajach arabskich, widziałem dwie strony. Widziałem ich podział, katolików i islamistów. Opisywałem to w jednym z filmów i pisałem na blogu. Kiedy powiedziałem im, że ja ani nie wierzę w tego Boga, ani w tego Boga. Mój Bóg jest pełen miłości, z którego wszyscy pochodzicie. I ty, i ja, i on. I ja nie wierzę, ja mam pewność, że istnieje. Natychmiast pojęli absurd wiary swojej. Kiedy zadałem, który Bóg jest lepszy? Allah czy katolicki? Który jest silniejszy, mądrzejszy? Który jest tym wybranym, jedynym? Jeżeli wybierzecie jednego, to do którego się oni modlą? Do czego oni się modlą, skoro ten jest ten właściwy? Natychmiast była jedna rzecz. W ich oczach była pokora. Spuścili głowy, pokiwali głowami i zamienili moje wakacje w raj. W szacunek, jakiego jeszcze nie znałem. Moja żona była zdumiona, ale nie tylko żona, bo ludzie, z którymi też byłem, byli zdumieni. Jak można było jednymi słowami spowodować, że jedni i drudzy szanowali cię za to, co powiedziałeś. Bo powiedziałeś prawdę, a prawda ma olbrzymi szacunek i olbrzymią wibrację. Wyzwala. Kłamstwo i fałsz rujnuje. Dlatego religia oparta na kłamstwie i fałszu rujnuje ludzi. Doprowadza do pewnej skrajności. Ci, którzy naprawdę odrzucą schemat religii, ten absurdów, a zostaną w tym, że jest Bóg, stwórca wszystkiego, stworzył wszystko, nas, przyrodę, On jest wszędzie i nie potrzebuje kościoła, klękania i tak dalej. Może się nazwać katolikiem, bo szanuje Jezusa jakby nauki. W tym momencie On wzrasta, emanuje tym. Jeżeli naprawdę w to wierzy i przyjmuje te wartości szlachetne, to On tym emanuje. Natomiast ten, który klęka, a potem idzie obgadywać ludzi za kościołem, idzie do sklepu, upija się i tak dalej, niszczy swoją rodzinę i mówi, że jest katolikiem i z krzyżem na takim, na piersi, no to nic dziwnego, że jeżeli on tworzy religię, to co się dziwicie, że ta religia upada? No tak jest, no sami tworzycie religię, sami została stworzona przez ludzi, poczytajcie historię. Nie było ani słowa grama w Biblii o religii. Jezus też nie mówił o religii, nie stworzył jej. Zostaliście okłamani, oszukani przez księży, przez katechetów. Jeżeli sobie chcecie dokładnie wiedzieć, jak wygląda religia, Krzyś Pieczyński wam to wyłoży od A do Z. Wasza religia, ta najlepsza, zbudowana na nienawiści, na mordach, teraz buduje nienawiść. No i doprowadzi do pewnych absurdów. Dlatego
Dobrze, cieszę się, że młodzież już wychodzi z tych absurdów, że nie chcą chodzić do kościoła, nie chcą dawać księżom na tacę, bo po co mają utrzymywać coś, co jest sztuczne i fałszywe i zakłamane. Kochana moja młodzieży, kochani moi bracia i siostry ze wszystkich religii, cieszę się, że młodzież uczy się tego, że nie zasilamy księży, kościołów, tylko Bóg jest wszędzie. Cieszę się, że mają taką istotę duchową papieża Franciszka, który ich prowadzi, który ich uwalnia, który mówi rozwodnicy, inne, nie tylko rozwodnicy, ale też osoby o innej orientacji seksualnej mogą być w tej wierze, mogą być w kościele, mogą być w każdej wierze. Są tak samo dziećmi Boga, jak wszyscy na ziemi. Zaprasza, rozsypuje te stare dogmaty, te stare nakazy, zakazy, te, które prowadzą do nienawiści. I cieszę się, że młodzież to bardzo szybko podchwytuje. Jeżeli wy będziecie buntować się przeciwko rodzicom, a już to robicie, i mówicie do rodziców, że utkwiłeś w dogmacie, który zrobił z ciebie nieszczęśliwego człowieka, bo nie emanujesz szczęściem, radością, tylko ciągle cierpisz cierpieniem i to dalej, bo Chrystus cierpiał, to ja też. On cierpiał 3 dni, a potem całą wieczność był w szczęściu, radości. Całe życie jego był w szczęściu, radości, bo robił to, co kochał. 3 dni, żeby wam pokazać, że cierpienie prowadzi do niebowstąpienia, do cudu. A wy co? Całe życie zwieszeni. Na tym polega właśnie różnica, że i te słowa w Biblii, że syn wystąpi przeciwko ojcu. Nie chodzi o to, że będziecie się mordować. Chodzi o to, że ludzie przejrzą na oczy, że młodzi przejrzą na oczy, ponieważ wierzą, widzą istoty obce. Większość z nich widziało UFO. Wierzą, widzą to, co wy ignorujecie, czyli budowle starożytne. Mają dostęp. Są między nimi dzieci indygo, które pamiętają poprzednie wcielenia. Sami są świadomością obcą na ziemi. I oni, widząc absurd, w jakich ugrzęźli ich rodzice, widząc ten niewolniczy system, nie chcą w nim uczestniczyć. I rozsypują ten system. I bardzo dobrze, kochani. I się bardzo z tego cieszę, że to robicie. Budzą się, zakładają strony, są społeczeństwem internetowym, więc w internecie szukają wiadomości. Jednoczą się, żeby tego nie było. I kochani moi, wszyscy katolicy, buddyści, islamiści, jeżeli naprawdę chcecie pokoju na świecie, to zrozumcie jedno, że wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga. I nazwy to wymysł ludzki, aby was podzielić. Dopóki tego nie zrozumiecie, dopóki będziecie uważali, że was Bóg jest najmojszy, dopóty będziecie ginąć, dopóty będą znaki na ziemi. My staramy się wam to uzmysłowić, pokazać absurd, w jakim ugrzęzliście. Jeżeli ktoś uważa, że jest ponad innymi, że jest lepszy od innych, to nauka pokory, jaka przychodzi, jest bardzo trudna. Większość z was nawet nie jest gotowa na naukę pokory, jaka przyjdzie, jaka już przychodzi. A znaki na ziemi i ziemi pokazują dokładnie, że to się dzieje w waszych domach. Maile, które otrzymuję od was, setki maili, które od was otrzymuję, pokazują, że ta pokora jest. Ale to, że jej nie odrabiacie, pokazuje też, że nie chcecie się uczyć. Że wolicie siedzieć w tym swoim dogmacie, cierpieniu i nic mi nie zrobi. Ja Boga pokonam. Co mi może? Tak, jego tutaj nie ma i tak dalej. Co to za Bóg, że mnie karze? Ja jestem taki i taki. Laurki, które sobie powystawialiście i które teraz spadają na ziemię. Dlatego, że prawda rozbije każdy fałsz i każde kłamstwo. I nie da się egzystować w fałszu i w kłamstwie, kiedy ziemia zaczyna egzystować w prawdzie. Dlatego Franciszek mówi tak, jak jest. Jego słowa jeszcze raz zaskoczą was, zwłaszcza słowa o istotach pozaziemskich. On przygotowuje was. Nie boi się już mówić, bo nie ma czasu. Wie, że to się zbliża bardzo szybkimi krokami. Jeżeli marzec, o którym mówiłem, był trudnym miesiącem i jednym z najłatwiejszych, patrząc na pozostałe, to pomyślcie sobie, jakie będą pozostałe. I jakie trzeba znaki, żeby was obudzić i wyrwać z tych dogmatów. Bo sami nie chcecie się wyrwać. Nie chcecie się zmieniać sami, być szlachetnymi istotami. Tak jak powiedziałem, ja też dostałem pobudkę i wiele, wiele ludzi obudzonych do mnie też pisze. Oni dostali pobudki, ale zmienili siebie. I zostali jakby połączeni ze źródełkiem. Od nowa na nowych
cudownych energiach i się cieszą z tego, że mogą brać tę energię. Pytacie mnie o tę energię, jak brać tę energię, które spływają. Kochani, obudzeni, jeżeli macie wibracje nowej Ziemi, to jak macie je brać? One przez was przenikają. Wielu z was potem mówi w życiu, że poczułem błogostan, zaszedłem daleko, zapomniałem o pracy i tak dalej. Dokładnie tak działają. Energia zdrowia, która przyjdzie, chyba w przyszłym tygodniu to się otwiera. Tak, chyba tak. Więc w przyszłym tygodniu widzę, że tu, jak zacząłem mówić, natychmiast mi się zapalił kilka dni, więc energia, która będzie przychodzić, spotęguje pewne rzeczy, czyli cuda i tak dalej, wyzdrowienia, motywacje do zdrowia. No, ale też pokaże innym, że żeby był cud, to trzeba się zmienić, tak? Czyli trzeba coś wykonać, pracę. No, jeżeli nie wykonujecie pracy, otrzymujecie wydarzenia na Ziemi. Jeżeli ta praca jest wykonana, wydarzenia są, ale zminimalizowane. Praca obudzonych polega na tym właśnie, żeby je wykonywać. Praca ludzi w dogmatach, jak już się modlicie, to modlicie się dla pokój dla całej Ziemi. Pokój dla wszystkich, nie tylko dla katolików. Bo wam udowodnią, że nie macie racji. Pokój dla wszystkich. Dla islamistów, judaistów, buddystów. Dla jednej owczarni i jednego pasterza. Żebyście mieli, że nie zrozumieli. Pasterz to Bóg, czyli źródło, stwórca wszystkiego. Nie słowo katolickie Bóg. Ja używam go bardzo często, bo jest bardzo piękne. Stwórca wszystkiego, źródełko. A owczarnia to wszystkie jego dzieci. Jeżeli to zrozumiecie, to zobaczycie, jak pięknie się żyje bez dogmatów, księży, kościoła, spowiedzi, jakichś absurdów. Ten zły, ten dobry. Kiedy widzicie wydarzenia na Ziemi z szerokiej perspektywy, że muszą się wydarzyć, aby was obudzić. Czy zamachy były złe? Były konieczne. Bo nic was nie budzi. Upadek systemu jest przepowiedziany, ale większość z was w tego nie wierzy. Ktoś musi go rozsypać. Jak już mówiłem, o tym mówiłem w wielu filmach. Kto to robi i jak to rozsypuje. I takich konieczności będzie tak dużo, aż ludzie zaczną sami się zmieniać i będą emanować szlachetnością, dobrocią. Tak to wygląda. I taka jest zmiana na Ziemi. Czy Bóg może zmienić wszystkich? Dlaczego Bóg nie zmieni wszystkich naraz? Zaraz zapytacie. Który Bóg? Wasz? Allah? No, no właśnie. Zmień siebie, zacznij wreszcie mówić o tym właściwym praktycznie, o tym cudownym, pięknym, jedynym, a potem zacznij go prosić o to, żeby uruchomił świadomość. Jeżeli nie rozumiesz, że on już to zrobił i już to robi, że dzieli, gasi twój podział w głowie, no to nie dziw się, że nie czytasz znaków na ziemi i nie patrzysz szerzej, i nie rozumiesz dobra i zła, nie rozumiesz, że pewne wydarzenia są koniecznością i nie można ich nazwać złym. Można powiedzieć, kto to zrobił i po co to robi, ale na pewno nie nazwę je złym. Zło jest wtedy, kiedy ty świadomie wybierasz dogmat i świadomie w nienawiści idziesz mordować. To jest złe. Ale kiedy się uwalniasz od dogmatu, kiedy myślisz inaczej, kiedy pracujesz dla pokoju, kiedy prosisz o pokój, modlisz się o pokój, to jest dobre, szlachetne. I twoja przestrzeń nie będzie pełna takiej szlachetności. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to tak prosto i oczywiście dla wszystkich ortodoksyjnych katolików, którzy nie rozumieją tego filmu. Kochani, zrozumiecie, jak upadnie wasza religia. Może wtedy coś do was dotrze. Na razie nie dociera do was, że jest to niemożliwe. Myślę, że powoli do większości ludzi, zwłaszcza młodzieży, dociera, że jest to możliwe i dociera, że trzeba stworzyć jedną wiarę, nie religię, jedną wiarę. I NWO zakłada, powiedzmy, religię, tak, czy wiarę, bo dla nich to religia i wiara to samo. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że zło doskonale wie, na czym polega zmiana i wie doskonale, że jedna religia i wiara nastąpi na ziemi. Więc nie ma nic lepszego, niż mając gotowca, przypisać go sobie. No i wtedy co? Ta osoba, która będzie to robić, zostanie nazwana antychrystem. No i będzie jej trudno to robić, bo większość ludzi będzie ją hejtować i wysyłać nienawiść w jej stronę. Więc zrobią więcej energii dla nas, my będziemy wzrastać, a im od światła będzie trudniej przejść.
Zło jest bardzo sprytne i myśli zupełnie inaczej niż wy. Natomiast dokładnie właśnie w ten sposób. Dlatego sobie podbiera pewne rzeczy po to, żebyście wysiali energię nienawiści. Więc jeżeli już nie chcecie ich zasilać, to po prostu powiedzcie, niech się stanie światło na ziemi, pokój na ziemi. Niech będzie jedno źródło i bracia, i siostry na ziemi. Wszyscy razem połączeni w jednej wierze. Wszystko na ten temat. Nie trzeba nic więcej. Taka modlitwa. I się dzieje na ziemi. Nie będą łatwe te filmy nowe, kochani. Ja wiem, że potrzebujecie szczęścia, radości, miłości, nadziei. Oczywiście, że tak. Ale te filmy będą łamały pewne bariery myślowe, które jest bardzo trudno złamać. Tak jak Franciszek mówi i jest za to negowany. U mnie będzie troszeczkę podobnie. Ale nie zmienia to faktu, że praca obudzona przynosi olbrzymie efekty. Odbicie meteorytu, zamknięcie płaszcza nad ziemią, ochrona przed wyrzutem koronalnym, czyli te zorze polarne największe na Ziemi. Dwie komety. Zawsze jak lecą komety, kometa, to mówiono o zmianach na Ziemi. Tym razem mamy dwie. Czyli mamy podwójną zmianę na Ziemi. Taki żart tatusia z góry znowu. Więc kochani, minimalizacja, klimat, stabilizacja, to co te anomalie pogodowe, które były w Stanach, u nas też tak samo, stabilizujemy to. Nasza praca polega na tym, że to się wszystko można ustabilizować, zminimalizować. Dlaczego nie mówiłem o zamachach w marcu? Po co? One zostały dopuszczone. Jeżeli mówię, że jest trudny miesiąc, to on naprawdę jest trudny. Chcecie dowodów? Macie dowody. Natomiast naszym zadaniem jest minimalizacja, praca. Nie ostrzeganie was, bo każdy z was ma być tam, gdzie ma być. Jeżeli będę miał ostrzec was, to tak, dostanę taką informację. Jeżeli wydarzenia mają się wydarzyć, to nikt na Ziemi nie otrzyma tej informacji, bo one się muszą wydarzyć, bo są koniecznością, żeby obudzić pewną część ludzi. Dlatego to się dzieje na Ziemi. I nie mówcie, że to się złe. Mówcie tylko, że to ma zjednoczyć ludzi i przyspieszyć pewne wydarzenia na świecie. Niech ten naród zachodni zrozumie, że ta cywilizacja nie przetrwa. Niech się zjednoczą, pogonią rządy, wybiorą radę, wyrzucą te religie, całe te absurdy, zaczną tworzyć równość i prawdę. Wtedy będzie przyspieszone. Jeżeli tego nie potraficie zrobić sami, zostanie to dane z góry wydarzeniami, które i tak do tego doprowadzą. Na tym to polega. Na temat kraju naszego polskiego, to co będzie w kwietniu, powiem w następnym filmie. Życzę wam, aby prawda gościła w waszym domach, równość w waszej przestrzeni i szlachetność, miłość była w waszych sercach. Dziękuję.